Drogie dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście w sercu na moje wezwanie. Dzieci moje, są to ciężkie czasy i przyjdą chwile, w których zamęt będzie jeszcze większy. Dzieci, módlcie się wiele, żeby wojna, która przyjdzie, mogła zostać złagodzona. Wielka jest moc modlitwy. Módlcie się za Kościół, gdyż rządzą władzy przekroczył wszystkie granice i nie ma ona więcej nic wspólnego z Bogiem. Módlcie się za świętych kapłanów, aby światło mogło zawsze im towarzyszyć w ich drodze prawdziwych pasterzy. Kiedy się modlicie i czujecie pokój w sercu, ja jestem tam z wami, by was ochraniać. Dzieci moje, ostrzeżenie jest bardzo, ale to bardzo blisko. Wielu padnie na kolana, uznając moc Bożą i błagając o przebaczenie, a wielu nie uwierzy, gdyż zostali opanowani przez moc szatana i umrą bez skruchy. Bądźcie gotowi, dzieci, ja was przestrzegam, ponieważ chcę, żeby wszystkie moje dzieci się zbawiły. Teraz was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.